Siemaneczko! Witamy w kolejnym filmie. Dzisiaj po raz kolejny poodpowiadamy na Wasze pytania. Dzisiaj czytaczem pytań będzie Paweł, także on tutaj ma na telefonie wszystkie pytania, które nam zadaliście na Instagramie i pod filmem ostatnim Q&A i robimy tak, jak było to w tamtym przypadku, czyli jeżeli macie jakieś nowe pytania, na które chcielibyście poznać odpowiedź, chcielibyście nas zapytać, to możecie zostawiać je w komentarzach pod tym filmem i my będziemy później wybierać i... Przy kolejnym razie, gdy się zbierzemy do... w tym momencie mamy część 10, do części 11 pytania będą wykorzystane z komentarzy pod tym filmem. Także zapraszamy. No dobra, kilka pytań mamy, więc zaczynamy, żeby Was tutaj nie zanudzać. Wprawdzie pytanie zadane 5 miesięcy temu, jest tych pytań kilka, ale poodpowiadamy zgodnie z tym, co obiecaliśmy pod ostatnim filmem. Fajny film, ale czy czasami po cichu nie żałujecie, że nie jesteście przy bliskich tyle lat? Chodzi o to sytuację, że jesteśmy za granicą, nie jesteśmy od prawie 7 lat w Polsce z rodziną. Dzień w dzień, tak jakby na co dzień. No, szczerze, jak zawsze, no oczywiście, że żałujemy. Nie ma czegoś takiego, znaczy może są takie osoby, które na przykład nie mają jakichś bliskich kontaktów z rodziną i po prostu wyjechały i nie brakuje im najbliższych. No, w moim przypadku, myślę, że Paweł też to potwierdzi, jest ta pustka w sercu i ten żal. Głównie z tego powodu, że no nie jesteśmy w stanie być na przykład na jakichś ważnych uroczystościach wszystkich, na które chcielibyśmy pojechać na przykład. No ze względu na to, że mamy jakiś tam ograniczony urlop, który możemy wykorzystać i nie zawsze możliwość wzięcia urlopu zgrywa się z jakimiś tam ważnymi rocznicami czy urodzinami w naszej rodzinie, więc no dużo rzeczy nas omija po prostu. Bardzo boli mnie ten fakt, przez ostatnie 2 lata jakoś tak się to nasiliło z tego względu, że przez wirusa, przez tą pandemię, przez te różne sytuacje, które mają miejsce na granicy związane z no jednak trudniejszym poruszaniem się, tak jak wiecie, też utknęliśmy na miesiąc w Polsce. I ostatnio też na miesiąc. No to był tylko, że tutaj. Tak. Tak, ale też to popsuło nam tak jakby plany rodzinne, no tak, związane ze świętami, urodzinami, tak dokładnie, dalej, spotkaniami więc, z bliskimi. Więc jakoś to bardziej przez te 2 lata odczuwamy z tego względu, że mam z tyłu głowy, że nawet jeżeli bardzo bym się starała, staralibyśmy się wziąć urlop na przykład, no to może nie wyjść, no bo nie wiem, loty zostaną odwołane czy coś takiego, także no ja powiem, że żałuję, no że żałuję, że nie jestem w stanie być tam, wiecie, na bieżąco z rodzinką i na przykład zadzwonić do mamy, że za godzinę wpadam na kawę. Ty też tak chyba, nie? Tak, mi się wydaje, znaczy nie wydaje mi się, jestem pewien tego, że żałuję, ale na tym właśnie polega dorosłe życie i taki był nasz wybór, że tak, przyjechaliśmy tutaj do Norwegii, żeby może być w troszkę innym miejscu niż przez ten czas, jaki minął do dnia dzisiejszego, bylibyśmy w Polsce, tak? Tutaj uważam, że tak jakby osiągnęliśmy trochę więcej i też jeżeli chodzi o tą tęsknotę, to bo większość powiedziała już Wam Sylwia, jeżeli chodzi o tą tęsknotę, to wydaje mi się, że z każdym rokiem jest coraz łatwiej tak jakby zmierzyć się z tą nieobecnością i z tym, że jednak za tymi bliskimi tęsknimy. Ostatnio trochę w święta się podłamaliśmy, bo miała rodzina przyjechać, a przez to, że no byliśmy chorzy, to nie mogliśmy się z rodziną spotykać i wiele, wiele dobrego i miłego nas ominęło. No, dobra. Lecimy, następne. No i tu właśnie jest dopisane przez użytkowniczkę komentarz, że to bolesna cena za życie w obcym kraju. No i to jest bardzo dobre podsumowanie. Bardzo dobre podsumowanie. No. Czy opowiemy coś o ilości dzieci w rodzinach norweskich? Może będziemy bazować tutaj na rodowitych Norwegach, bo tak wydaje mi się, że o to chodziło tutaj Joasi. Jeżeli chodzi o mniejszości, to nie będziemy to nie jesteśmy się w stanie też się tak, wypowiedzieć. Wdawać w dyskusję, bo myślę, że jakbyśmy coś powiedzieli, to byłoby gorąco w komentarzach, więc skupimy się na tutaj rodowitych Norwegach. Więc ja bym powiedziała, tak jak sprawdzaliśmy statystyki i tak jak obserwujemy tutaj wśród naszych gdzieś tam sąsiadów, znajomych, osób, które spotykamy,
Najczęściej jest to dwójka dzieci, maksymalnie trójka. Oczywiście zdarzają się też jedynacy czy rodziny, które mają tych dzieci więcej, ale taki standard to jest maksymalnie trójka. I tak jak w sumie... Możemy tak uśrednić, że dwójka, bo zdarza się też wiele związków partnerskich czy rodzin, które dzieci nie mają. Więc tak doszliśmy do wniosku, że... Powiedzmy, z naszych obliczeń wyszło, że prawie 2,5, ale no wiadomo, dziecka nie można dzielić na cząstki, więc jest nam bliżej do tej dwójki niż do trójki, więc tak przyjmijmy, że dwoje dzieci. Tak. No tu musimy odblokować. Jakich niemiłych i miłych sytuacji doświadczyliście od tamtejszych ludzi? Czyli chodzi o miłe i niemiłe sytuacje, jakie dotknęły nas w Norwegii. Chcesz zacząć, czy ja mam? Nie, możesz powiedzieć, bo na pewno odniesiesz się do filmów, które już nagrywałaś wiele razy. Tak, więc mamy na kanale filmy i o plusach, i o minusach, o jakichś tam niemiłych sytuacjach. Wszystkie filmy, które gdzieś tam też dopełniają nasze dzisiejsze wypowiedzi, podlinkujemy wam na dole, żebyście mogli sobie szerzej po prostu obejrzeć i się więcej dowiedzieć. Tak, ale bo możliwe, że nie trafiliście jeszcze na nie, nie chcielibyśmy też... powielać tych sytuacji i opowiadać, bo są specjalnie przygotowane filmy, które powiedzmy wyczerpują dane tematy. Ale żeby tak nie zostawiać tutaj bez całkowitej odpowiedzi, to jeżeli chodzi o miłe sytuacje, to moglibyśmy tak to zebrać i powiedzieć, że są to po prostu wszystkie sytuacje, w których gdzieś tam Norwegowie odebrali nas bardzo pozytywnie, bardzo miło w kontekście nas jako osób, naszych charakterów, poczucia humoru, ale także nas jako Polaków, czyli osób pochodzących, wiecie, z zagranicy, których tutaj Norwegia nie jest krajem rodowitym. Tych sytuacji było bardzo dużo, gdzieś tam jakieś komplementy odnośnie naszej pracy, że... Czy zaradności, czy nawet podejścia i odporności na stres w niektórych przypadkach. Tak, także to bym zamknęła w tej części, a jeżeli chodzi o niemiłe sytuacje, no to też tak uściślając, to są wszystkie sytuacje związane niestety, ale z, będziemy ostre słowo, z rasizmem, no z uwagi na to właśnie też, że jesteśmy nie stąd, że nie pochodzimy z Norwegii, że pochodzimy z Polski, bo też niestety, ale bardzo wiele sytuacji niemiłych spotkało nas tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy Polakami. I tak też przez innych Polaków, którzy gdzieś wywali wpływ na dane osoby, które później źle nas oceniają, bo to wynika z tego, że ktoś na przykład nie poznał żadnego uczciwego Polaka, tak? No, mieszka gdzieś powiedzmy w jaskini, nigdy uczciwego Polaka nie spotkał, co też wydaje się być dziwne, tak? Albo spotykał zawsze tylko pijaków, których uważa za alkoholików, a sam nie pije mniej, skoro spotyka się z nimi i obraca się w towarzystwie pijaków, których uważa za alkoholików. Więc to też może rzutować tak jakby na odbiór całego narodu, no. Bo w życiu jest tak, że znaczy moim zdaniem takie, że jeżeli jedna osoba wyrządzi ci krzywdę, a 10 osób zrobi ci dobrze, to jeżeli będziesz miał coś opowiedzieć i opowiesz to w nerwach, to moim zdaniem najprawdopodobniej opowiesz... To niefajną sytuację. Ktoś cię skrzywdził, bo tak jakby, no. Wydaje mi się, że człowiek jest taką istotą, że te krzywdy jednak pamięta dłużej. Albo wywierają na nim, nie wiem, mocniejszy ślad, tak? Jest jakieś piętno obciśnięte przez te złe sytuacje stresowe i tak dalej. No także to tak w skrócie, a reszta gdzieś tam w filmach szukajcie. Dobrze, lecimy dalej. Oczywiście Holmenkollen, bo Holmenkollen to było słowo klucz pod ostatnim Q&A. Tak. Hejka Paweł, ile kilogramów schudłeś? I pozdrowienia tutaj. Ile kilogramów schudłem? Na tamten moment, gdy drogi użytkowniku zadawałeś mi pytanie, to było około 25 kilogramów. Oczywiście na minusie, no bo schudłem. W tym momencie jest to 30, tak plus minus 2 kilogramy. Czyli między 28 a 32 w zależności od pory dnia i wiadomo, od stanu organizmu, czy... No, wiadomo. Wypróżnimy się, czy jest to po treningu, czy na przykład, wirusie. Czy jest tak jak po wirusie, no bo wiadomo, było mniej ruchu, nie chodziliśmy na dłuższe spacery, ja nie biegałem, bo jeszcze przy okazji śniegu nawaliło dużo, nie biegałem, no i leżący taki tryb życia, to nazwijmy, no i taka niechęć do ruchu, tak jak w sobie przypadku było
większy jakiś wysiłek, czy wyjście gdziekolwiek, zrobienie czegokolwiek w domu sprawiało bardzo dużą trudność. No, ja czułem się, uważam, zdecydowanie lepiej, ale też nie uważam, że byłbym w stanie na przykład 10 minut swoim standardowym tempem przebiec. Myślę, że po prostu mi się zatrzymał gdzieś na skrzyżowaniu, wypluł płuca i tak by się to skończyło i dzwoniłbym, żeby ktoś mnie do domu zaprowadził. No, także... Więc tak uczciwie możemy przyjąć 30 kg bez żadnego kłamstwa. I dziękuję bardzo, że to widać na filmach. No, za komplementy wszystkie, bo tak. Paweł to ostatnio pozbierał. Jakie jest wasze ulubione jedzonko, jeżeli chodzi o kuchnię norweską? Czy, wiecie, co, bardzo dużo pytań odnośnie kuchni norweskiej się pojawia, nawet gdzieś tam na Instagramie, jak sobie gadamy, piszemy, ale powiem wam szczerze, że no ja nie mam jakichś takich ulubionych potraw, które bym polecała wszystkim, że musisz to spróbować. Oczywiście są takie rzeczy, na przykład, nie wiem, brunos, czyli ten brązowy ser, który już nieraz mówiłam, mamy taką mieszaną relację. Im dłużej w Norwegii się mieszka, tym bardziej się go tym lubi. Tym bardziej się go lubi, ale... Z takich typowych dań, które wszędzie możecie spotkać w jakichś artykułach, typu ta głowa owcy. Tutaj ludzie tego nie jedzą tak na co dzień. To no nie wiem, tak jak w Polsce jest schabowy. No to schabowego możesz zrobić sobie na obiad, nie? Co niedzielę na przykład. Ale tutaj takie rzeczy... Coś na zasadzie, nie wiem, kutia, barsz z uszkami i tak dalej. Są produkty w Norwegii, które po prostu jest tak jakby od święta, tak? Są tak jakby wyróżnieniem danego dnia albo danego okresu w ciągu roku. No jakieś kotlety na przykład rybne, co myślę, że w Polsce nie jest spotykane. Wiesz, takie gotowe, no, tak, pakowane. No, tu jest bardzo dużo rzeczy, ale to może powiem po prostu z takich norweskich rzeczy, co lubimy. No ulubione jedzonko, to rozumiem, że jedzonko to coś na zasadzie przekąska, no. Tak to potraktujmy. No ja na przykład bardzo lubię, chociaż nie jem ostatnimi czasy, ale bardzo lubię połączenie smaku słonego ze słodkim, jeżeli chodzi o słodycze. Na przykład smash. Jak ktoś tu był, to wie, a jak nie był, to jak będzie, to myślę, że to jest fajne do spróbowania. Także takie połączenia. Ogólnie kuchnia norweska nie jest jakąś kuchnią taką wybitnie rozwiniętą w sensie... wielości smaków i doznań kulinarnych, bo możecie cofnąć się i poczytać sobie o historii Norwegii, jak tutaj właśnie ta kuchnia wyglądała i dlaczego tak wygląda, jak wygląda. Zarządzanie jedzeniem i tak dalej. No, także... No dobrze, ale jakieś ulubione jedzonko? No to co, właśnie... Co poleciłabyś naszym widzom? No właśnie ten ser brązowy, kotlety na przykład, rybne. Bardzo popularny jest tutaj risgrot, czyli... Ryż na mleku z masłem, cukrem, cynamonem. No ja na przykład w dzieciństwie bardzo często podobne co siadłam, mama robiła na przykład na kolację, tylko no tutaj jest więcej dodatków. I... No dobra, to idziemy z takich prostych rzeczy, to ulubione jedzonko w Norwegii, no to też powiedziałbym, że jest to brunost i żeby być takim uczciwym względem tego, co się w Norwegii najczęściej zjada jako taki fast food, to pizza grandiosa. No tak, o tym zapomniałam faktycznie. Tak, to chyba będę mówił zawsze, że bo napatrzyliśmy się na to i nie spodziewałem się, w sumie nie pracowałem w Polsce w sklepie spożywczym, ale tu pracując w Norwegii, nie spodziewałem się, że takiej ilości po prostu ludzie pochłaniają tego. Trzeba zaznaczyć, to też jest ważne, bo w Polsce jedliśmy czasami pizzę mrożoną, ale tutaj pizza mrożona to jest inny level pizzy mrożonej. Znaczy przez te lata mogło się coś zmienić w Polsce. No ale tak jak ja pamiętam, to... Nie kosztujemy produktów z Polski. Tutaj pizze mrożone są naprawdę dobre, więc... No dobra, chyba dalej. Tyle. Nie. Znaczy od tej osoby odnośnie tak. tego pytania. Czy w Norwegii honorowi dawcy krwi mają zniżki na przejazd autobusem MKS-em? Honorowy dawca, który oddawał w Polsce krew, ma te przywileje w Norwegii? Gdzie można więcej na ten temat poczytać? To zacznę od końca. Gdzie można więcej na ten temat poczytać? Oczywiście zostawię ci jeden lub dwa linki pod tym filmem. Postaram się znaleźć tak, bo nie wiem, czy posiadasz jakąkolwiek znajomość języka norweskiego. Znajdę coś, żeby było albo po polsku, albo po angielsku. I o tych przywilejach, których tak naprawdę nie ma w Norwegii żadnych, będziesz mógł sobie poczytać. I teraz tak, przedostatnie pytanie. Czy honorowy dawca, który oddawał w Polsce krew, ma takie przywileje w Norwegii? Ma te przywileje w Norwegii. Aha. Czy ma te przywileje w Norwegii? Więc tak, oddawanie krwi w Norwegii jest dobrowolne tak. i nie jest w żaden sposób tak jakby
gratyfikowane. To ma być gest twojej dobrej woli. Takie rzeczy, które dostajemy przy oddawaniu krwi, to jest koszulka lub jakieś naklejki, przypinki. Z tego, co się zorientowałem, nie dostaje się żadnych czekolad, nie dostaje się żadnych bonów na zakupy. Przejazdów darmowych. I przejazdów darmowych, tak, bo o to tutaj drogi Mariuszu pytałeś. Oczywiście pieniędzy nie ma i mamy tutaj, przygotowałem sobie, bo nie chcę skłamać, przygotowałem sobie zrzut z oficjalnej strony. Oficjalnym dawcą może zostać między 18 a 60 rokiem życia, jeżeli twoja krew tak jakby nie posiada żadnych czynników, które dyskwalifikują cię jako kandydata. Za oddanie krwi nie przysługują żadne korzyści i tak jak powiedziałem wcześniej, że oddanie krwi musi być tylko i wyłącznie aktem dobrej woli. No jest tutaj wspomniane o koszulkach i naklejkach, to też wcześniej powiedziałem i oczywiście nie możesz nic zatajać. Tak. Przy oddawaniu krwi, tak. I nie możesz oczekiwać tak jakby gratyfikacji i tego, na przykład jak nie dostaniesz koszulki, to nie powinieneś się o nią upominać, czy jakichś tam naklejek, no bo czy robisz to dla koszulki, czy naklejki, no raczej nie. I tutaj to jest ważna informacja, właśnie tu po to mam ten zrzut zrobiony. Informacja taka, że jeżeli w Norwegii zdecydujesz się na oddanie krwi, to osoba pobierająca krew, pielęgniarz, lekarz, pensjonariusz, nie wiem jak nazwać taką osobę, bo to można w autobusie oddać, można w punkcie krwiodawstwa tak. oddać. Osoba taka nie jest zobowiązana, żeby posługiwać się językiem na przykład polskim, jeżeli jesteś Polakiem i oddajesz krew, więc obsłużycie najprawdopodobniej po norwesku, jeżeli będzie chciała, to obsłużycie ją po angielsku. Jeżeli trafisz na Polaka, jest nas tu dużo, to najprawdopodobniej, no wiadomo, no nikt się nie będzie wstydził porozmawiać z tobą po polsku, jeżeli będą tam jakieś wątpliwości, coś nie tak będzie z próbką, ewentualnie jak będzie jakiś kontakt telefoniczny, że coś z twoją próbką jest nie tak, to myślę, że informacja będzie po norwesku. My tutaj krwi nie oddawaliśmy, ja po tym pytaniu... Ja nie mogę, ze względu na wagę. Tak, ja po tym pytaniu, tak, są wytyczne co do wagi, to wszystko jest tam w tych informacjach. Wybiłaś mnie. Przepraszam. No dobrze, na tym utnijmy, doczytać sobie informację. Nie, mówiłeś o tym, że po norwesku będą dzwonili i tak, na pewno informacja zwrotna, jeżeli coś by z waszą próbką było nie tak, będzie po norwesku, ale to wiadomo, no, w dobie internetu, telefonów, w translatorze może każdy sobie przetłumaczyć, no ale też wiadomo, no, jaka jest szansa, że ta próbka będzie zła. Głównie próbki się zgadzają, są dobre, tak? Co do wykrywalności jakichś wirusów, czy tam ktoś was musi poinformować, jeżeli macie HIV, AIDS i tak dalej, tego nie wiem, to proszę, żebyś zagłębił się w artykuły, które będą podpięte na dole. No to chyba tyle stąd. Tak, zniżek nie ma. Czy z Polski są tutaj respektowane? Nie. Gdzie można na ten więcej na ten temat poczytać? W opisie filmu, ewentualnie w komentarzu, jeżeli napiszesz, to przypomnij się, bo załóżmy w montażu bym zapomniał, albo przy tworzeniu opisu, jeżeli przypomni się w komentarzu, to podeślę ci bezpośredni link do jednych z wielu informacji. Teraz pytania z Instagrama. Okej. Okay. Czy macie w planach wybrać się do Tromsø? Pozdrawiam serdecznie. Tutaj słoneczko, aż się rozgrzałem. Tak, mamy zamiar wybrać się do Tromsø i pozdrawiamy. Tromsø jest tematem drażliwym w naszym związku. Tak, dwa razy już nam się nie udało, jak słyszeliście w filmie, gdzie Sylwia opowiadała o naszych przeżyciach związanych z Dawidem XV. Tak go nazwijmy inaczej niż wszyscy. Tak, no... Są dwa filmy na temat nieudanego wyjazdu do Tromsø. Nie będziemy się dłużej rozwodzić. Mamy zamiar. Może w końcu się uda, jak to mówię, do trzech razy sztuka. I pozdrawiamy również. Tak. Jak się przełamać i więcej działać w social mediach? U was to wygląda tak naturalnie. Szacun i płomień, ogień. Ogień. Jak się przełamać? To ciężko, powiem wam. To nie jest... Proponuję się nie łamać, tak?
Tylko siąść, nagrać, wiadomo, no my też nie jesteśmy na filmach tacy, jacy byliśmy kiedyś. Był taki moment, że byliśmy to troszkę bardziej sztywni, głównie ja byłem bardzo sztywny, tak, ale z czasem doszliśmy do wniosku, że no, może nie wyjść w filmie, tak, tak jak dzisiaj, przejęzyczamy się. Tak. Zawsze się znajdzie ktoś, komu coś nie będzie pasowało. No wszystkim nie dogodzicie. No. Trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli puszczacie coś w eter, czy to na Instagramie, jakieś tam relacje, posty, czy na przykład tak jak my nagrywamy, to musicie zdawać sobie sprawę, że po drugiej stronie jest odbiorca, który nie musi się zgadzać z waszym zdaniem. I o ile wyraża te swoje niezadowolenie w sposób kulturalny i możecie z nim pogadać, to jest jeszcze spoko do ogarnięcia tobie jako nadawcy jakiegoś komunikatu. No ale niestety zdarzyły się sytuacje, kiedy gdzieś tam z jakimś chamstwem się człowiek spotyka. Wiemy na własnej skórze, nie jest to nic miłego. Przechodziliśmy różne fazy, tak, przez złość, takie, przez rozczarowanie. Mieliśmy taki epizod, który po prostu nas z YouTube'a na pewien czas wybił, było to związane właśnie z Polakami i z tym... Co gdzie ktoś narobił, jakiegoś bałaganu, tak? Więc myślę, że trzeba mieć po prostu z tyłu głowy to, że zawsze znajdzie się ktoś, kto się z nami nie będzie zgadzał i to jest okej. My uczymy się po prostu nie reagować na jakieś tam zaczepki, na tego typu jakieś tam komentarze, jak ktoś nas na przykład obraża, nie dyskutujemy z takimi osobami. Tak, ale czasami wchodzimy w dyskusję czasami po prostu. Czasami tak, ale... Robimy to tak jakby dla dobrego treningu, dla podtrzymania umiejętności swoich. Tak, więc trzeba mieć po prostu z tyłu głowy to, że zawsze będzie ktoś, kto gdzieś tam będzie inaczej myślał od nas i się po prostu tym nie przejmować, bo jeżeli mówisz o czymś, co czujesz, czego jesteś pewna, to jest swoje zdanie, to jest twoja opinia, ty też masz do tego prawo, ktoś się może z tym nie zgadzać, okej, ale to nie znaczy, że ty nie masz prawa też wyrażenia tego, co gdzieś tam ci w duszy gra i co przełamacie, no po prostu wziąć coś, nagrać na przykład i zobaczyć, czy też z tym się czujesz okej, bo może być tak, że wydaje ci się, że będzie fajnie i że chcesz to robić, ale na przykład siądziesz przed kamerą, tak jak my, i będziesz starała się coś nagrać i stwierdzisz, że no to w ogóle nie jest dla mnie. Tak jak Paweł powiedział, nasze pierwsze filmy, jak gdzieś tam sobie wrócisz, to zobaczysz, że jesteśmy takie dwa sztywniaki siedzące, które gdzieś tam cedzą przez zęby zdania. I też się trzeba tego z czasem nauczyć. No trzeba spróbować po prostu. Tak, i też ja jeszcze dodam, że to nie jest tak, że wszystko co nagrasz, to od razu musisz puścić w eter, żeby ktoś oglądał. I tutaj u was to wygląda tak naturalnie, szacun. No dziękujemy bardzo, że wygląda to naturalnie. Staramy się tutaj nie grać postaci, jakich nie jesteśmy, nie wiem, nie przebieramy się nie wiadomo jak, chodzimy w zwykłych ciuchach, nie pokazujemy, że mamy tam Gucci, Sruci czy inne jakieś marki, a też moglibyśmy się tym poobwieszać, bo jesteśmy w posiadaniu wielu rzeczy, ale no tak na co dzień nie wyglądamy, tak? Nie obwieszamy się jak choinki. I czy my aż tak dużo w social mediach działamy, to myślę, że nie jesteśmy, może dla kogoś jesteśmy tak jakby wyznacznikiem, że my robimy dużo, naprawdę dla nas też są osoby, które są wyznacznikiem, bo robią więcej od nas i są w stanie tak jakby może pracują więcej, albo mają więcej swoich działalności i są w stanie robić jeszcze więcej niż my, a nam się wydaje, że poświęcamy już dużo czasu na niektóre rzeczy. Tak. Więc wydaje mi się, że to działa skokowo. Jak się osiąga jakiś etap, to chce się więcej. Tak samo jest ze sprzętem, tak samo jest z montażem, tak samo jest z widzami. Im więcej was u nas jest, tym więcej byśmy chcieli, żeby was było. Im więcej mamy komentarzy i różnych opinii na temat naszych filmów, tym więcej chce nam się po prostu działać, bo mamy jakiś feedback od was, mamy... No coś wiemy, no po prostu mamy informacje. No YouTube to też są informacje, są to opinie i jakieś kontakty, tak? Bo dużo kontaktów też przez YouTube łapiemy. A może też, tak teraz mi przyszło, żeby się też zastanowić, jak się zacznie robić, zanim zaczniesz cokolwiek robić, to żeby też zastanowić się, co chcesz pokazywać i w jaki sposób. Bo jest bardzo cienka granica do przekroczenia między tym jakimiś tam rzeczami z życia, a taką prywatą. Jak raz pokażesz coś za dużo, to jest bardzo ciężko tą granicę przesunąć i... To jest ciężkie do wyczucia, bardzo. Tak, wiele,
wielu większych twórców już w tym momencie przyzna nam rację, bo też pokazali swoje, nie wiem, gdzie dzieci chodzą do szkół i tak dalej, no jakim i... samochodem jeżdżą, jakieś tablice rejestracyjne i potem były jakieś problemy, to szyba wybita, to gdzieś jakieś donosy do szkół, przedszkoli i tak dalej. No, no i na tym skończy. Mamy nadzieję, że tobie się powiedzie i będzie działała więcej w social mediach i że nas przegonisz. Tak, tego ci życzymy. Jak znaleźć miłość swojego życia i być szczęśliwym? To może niech każdy z nas odpowie. Ostatnie pytanie? Nie. Okej. Jak znaleźć miłość swojego życia? Wiecie co? Ja bym powiedziała, że nie szukać na siłę. Że lepiej pobyć samemu przez nawet dłuższy czas i, że tak powiem, nie brać, nie wchodzić w byle jaki związek tylko po to, no słucham. Tylko dlatego, że na przykład czujemy się samotni albo dlatego, że nie wiem, nie chcemy być sami, nie chcemy spędzać wieczorów sami albo boimy się, nie wiem, pójść do kina samemu, spędzać czas po prostu ze sobą, bo myślę, że to mało osób, znaczy ciężko jest na przykład pójść ze sobą samemu na randkę na przykład. Chodziłeś tak, żebyś był w kinie na przykład sam, żebyś poszedł do kina sam ze sobą? Ja nie pamiętam. Znaczy ja chodziłem do kina, nie wiem, czy to były randki, no. Ale że sam poszedłeś. Sam jeden, jedyny, tylko ty. Nie z grupką przyjaciół, tylko nie, no, jako ty. Nie, parę razy mi się zdarzyło. Ja nie pamiętam, że coś takiego miałam. Sam chodziłem. No, no, ale to wtedy też byłem w ty pracy. Jesteś, no. Ty, właśnie, ja jestem dziewczyną i ja nigdy na imprezę nie poszłam sama. Zawsze jak chodziłam, to z jakimiś tam koleżankami taką grupkę mieliśmy. No, Paweł wie. No. Ale... Ja do nightclubu sam chodziłem. No, zdarzało się tak. Nawet jak nie pracowałem w tym nightclubie, to tam chodziłem. No, ale... No właśnie nie szukać, no nie szukać, bo ja dużo znam dziewczyn, które, nie będę mówiła, że dziewczyn, znam dużo kobiet? Znajomych, kobiet i mężczyzn, bo to nie chcę generalizować, którzy właśnie mieli takie poczucie, że bo mam już lat 28, bo babcia, mama mówią, że już tyle lat masz, a dalej jesteś singlem, nie masz dziewczyny, nie masz chłopaka, to zaraz śluby, dzieci, coś tam, nie, w ogóle nie słuchajcie takich dobrych rad, bo to wcale nie są dobre rady, bo jak to ktoś wam... Zwykła presja, no. No, jak ktoś wam robi taką presję, to nic z tego dobrego nie wyjdzie, bo wy nie będziecie patrzyli na to, czy wam jest tą osobą dobrze, tylko będziecie myśleli, że pójdę w to, bo babcia będzie szczęśliwsza i przestanie mi gadać nad głową, że już czas, żeby wyjść za mąż. No, nie wiem, jakoś bo babcia tak... da pieniążki na ślub. Tak. My mamy tam za sobą jakieś związki, także trochę też doświadczenia mieliśmy, zanim się spotkaliśmy i... Znaczy jak się spotkaliśmy, to później te doświadczenia łapaliśmy, ale... Bo mówię o tym, że my się spotkaliśmy, a jeszcze ze sobą nie byliśmy. Że zajęło to 10 lat tak jakby, że wpadliśmy na siebie drugi raz. No tak to nazwijmy, no. No. No może nie 10 lat, to przesadzam. No, ale, ale właśnie... nauczeni doświadczeniem, po prostu mamy takie samo podejście, że jak ktoś wam jest pisany i jak ktoś tam na was czeka i jest, to gdzieś go kiedyś spotkacie. Oczywiście nie mówię, żeby siedzieć w domu, nie wychodzić i myśleć, tak, o, zapuka do mnie, do drzwi na przykład taki Paweł powie, jestem miłością twojego życia, bądź ze mną. No nie, trzeba gdzieś tam wychodzić, poznawać ludzi, ale nie mieć z tyłu głowy tam presji, że już. No. Masz w palec gorąco. Teraz ja chciałbym opowiedzieć. Dawaj. Tak, jak znaleźć miłość swojego życia? Znaczy wiecie, ja już od wielu lat tak jakby wypadłem, tak, z rankingu. Ja już swoją miłość mojego życia znalazłem, siedzi tutaj obok mnie. Więc nie wiem, czy jestem osobą, która daje dobre rady w tej kwestii, no bo powiedzmy jestem nie na czasie, tak? Teraz jakieś inne standardy, tak, nie? Inne Tindery, standardy, social media i inna bariera, nie wiem, teraz się już z nieba nie spada i tak dalej. Jak być szczęśliwym? Jak być szczęśliwym, to może od tego zacznę. Jeżeli będziesz ty szczęśliwy sam ze sobą i ta osoba będzie szczęśliwa sama ze sobą, to myślę, że będziecie w stanie siebie uszczęśliwić. Jeżeli nie będzie między wami kłamstwa, jeżeli będziecie siebie przede wszystkim słuchali, to będziecie szczęśliwi. Jak znaleźć miłość swojego życia, to ja tutaj popieram zdanie Sylwii. Uważam, że znaczy ja powiem tak, to będzie to, co uważam. Jeżeli przestaniecie szukać, to wcześniej czy później tę osobę znajdziecie. Ja też kiedyś, wiadomo, każdy młody chłopak chciał mieć dziewczynę i się szukało, tak? Ale w momencie, gdy przestałem szukać, uznałem po prostu, że co ma być, życie przyniesie, co ma przynieść,
Bóg zrobi to, co będzie chciał, bo też różnie ludzie mogą oczekiwać tego, że przeznaczenie, los, Bóg, albo w co wierzycie, Bóg wynagrodzi. Można wierzyć w drugą połówkę butelki, można wierzyć w drugą połówkę jabłka. Ja uważam, że jeżeli przestaniecie szukać, przestaniecie fokusować się tylko na tym, żeby mieć dziewczynę, to traficie właśnie na miłość, bo jak będziecie chcieli mieć tylko dziewczynę dla samego posiadania dziewczyny, czyli dla takiej rzeczy jakby materialnej, czy jakby tylko do kontaktów fizycznych, to niekoniecznie to jest dobra droga, żeby znaleźć osobę na długie lata, żeby to nie było tylko chwilowe. Więc przestańcie szukać, a znajdziecie. No tak. Będzie wam dane. To nasza recepta. Nie wszystkim może się sprawdzić, ale u nas tak to wyglądało. Tutaj najtrudniejsze pytanie odcinka, specjalnie zostawione na koniec. No dawaj. Oczywiście nie rozmyślałem na ten temat długo. Mhm. Jaki najbardziej ambitny cel macie na ten rok? Przeżyć. Tak. To jest najbardziej ambitny cel na ten rok. Ja chciałbym powiedzieć, że ciężko znaleźć jeden, chciałbym powiedzieć wiele. Najpierw je powiem, a później powiem sam, co o nich myślę. Chciałbym podwoić swoje tak jakby dokonania finansowe z roku ubiegłego. W tym roku chciałbym podwoić swoje zarobki, inwestycje. Chciałbym montażowo się rozwinąć. Chciałbym więcej filmów na YouTube'a nagrać. Chciałbym więcej filmów gdziekolwiek na zewnątrz poza YouTube'a nagrać. Chciałbym, żeby takie możliwości się pojawiały. Chciałbym dalej utrzymywać takie relacje ze znajomymi, jakie utrzymywałem, bo naprawdę przez te wiele lat wiele osób wykazało się naprawdę przyjacielskimi i super koleżeńskimi relacjami. Nasze dusze. Tak, wiele tych relacji przez Norwegię lub dzięki tej Norwegii się rozpadły, bo okazały się być toksycznymi. Bardzo dobrze, to się cieszymy akurat. To się cieszymy i chciałbym, żeby jeżeli ktoś jest jeszcze toksyczny, miałby się wykruszyć, to żeby się wykruszył w tym roku. Tak. Żeby z roku na rok mieć coraz mniej, żeby zostały tylko prawdziwe ziomki przy nas. Tak. No jakie ambitne cele, no. Pracować, rozwijać się, to jest taki najbardziej ambitny. Nie chciałbym szachować jakimiś słowami typu założenie rodziny, bo to nie jest taki cel, który mówimy, że trzeba go zrealizować, że przyjdzie 31 grudnia, się nie udało, czy coś, że powiem, o, bo powiedzieliśmy, taka była nasza lista, trzeba jeszcze to odhaczyć. To tak w życiu nie działa. To jest bardzo trudne pytanie. Pytanie takie, na które myślę, że cały rok się trzeba zastanawiać, jaki jest nasz najbardziej ambitny cel w tym roku. Ja może wytłumaczę te moje przeżycie na początku, co powiedziałam. Słuchajcie, ja wiem, że jest początek roku, że zalewa nas po prostu z każdej strony podsumowania roku poprzedniego, te filmiki, reelsy, rolki na Instagramie, jaki to ten poprzedni rok był cudowny, co to się nie działo, ile podróży ktoś tam miał. A ja tak jak wam mówiłam w tym poprzednim filmie o podsumowaniu, dla mnie ubiegły rok nie był jakimś rokiem przełomowym, po prostu przeszedł. Minął szybko. Jedyne takie właśnie większe wydarzenie to było to, że pojechaliśmy sobie na urlop, no i później te dojechanie nas chorobowe w grudniu. To były takie dwie rzeczy, które miały tak jakby większy wpływ na to, co się działo. Jeszcze mieliśmy urlop na urlopie. Urlop w Polsce połączony z urlopem w Gdańsku. A, no i właśnie ten wypad do Gdańska. Ale ja mam takie poczucie, że łączę się ze wszystkimi, jeżeli jesteście tam po drugiej stronie, to też dajcie znać, którzy po prostu cieszą się z tego, że udało im się jakoś poprzedni rok przetrwać. Tak, bo nie był to rok łatwy. Nie był to rok łatwy i też ja miałam cele ambitne na tamten rok, ale niestety życie i tutaj sytuacja pokazała, że sobie mogę planować, a plany planami, a życie życiem. Więc w obecnym świecie. Teraz cały świat się zmienia, tak? Zmieniają się, nie wiem, ceny, inflacje, ludzie tracą pracę, ludzie domy. Tracą bliskich, tak? Domy, firmy padają, ludzie muszą swoje lokale, restauracje zamykać, więc myślę, że my jesteśmy ostatnimi osobami, które w jakikolwiek sposób powinny narzekać i czegokolwiek super oczekiwać od kolejnego roku. Tak, ale tak jak mówię, jeżeli jesteście z tej grupy, tak jak ja, że po prostu cieszycie się, że jakoś ten rok poprzedni przeminął i też nie macie, mam w sercu jakieś tam rzeczy, które chciałabym, żeby się wydarzyły, żebym zrealizowała, ale też biorę
z tyłu głowy mam taką myśl, że jeżeli coś tam mi nie wyjdzie i się nie potoczy tak, jakbym chciała, to też jest w porządku, bo wiem, że będę dawała z siebie wszystko i będę pracowała na to, no ale nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Także może ja bym powiedziała, że ten taki cel mój ambitny to mieć fajnie w głowie. Takie pozytywne po prostu myślenie i nie przejmować się, jak będą tam jakieś, wiecie, niefajne sytuacje, bo no tak jak wam mówiłam, w grudniu było dość ciężko z moją głową i dużo się działo. Czyli nie chcesz mieć motylków w brzuchu, tylko chcesz mieć motylki w głowie, tak? Chcę mieć spokój, wiecie, takie odetchnięcie, żebym czuła po prostu, że jest okej, bo no, przez to, co się dzieje, to jakoś tak dużo ludzi też ma taką obawę, że nie ma tej stabilności, takiego bezpieczeństwa nie czuję, wiecie? Czyli twój najbardziej ambitny cel to to, żeby żyć w zgodzie z sobą i mieć spokój i poukładanie pod kopułką, tak? Pięknie to podsumowałeś. Bardzo dobrze. Widzicie, mąż mnie rozumie. A ja jeszcze miałem powiedzieć o tych nie pieniądzach, dlaczego. Powiedziałem specjalnie to dla widzów, którzy dotrwali do tego momentu, taki jesteś w stanie? Że chciałbym podwoić tak jakby zarobki z roku poprzedniego w roku tym obecnym, mhm. bieżącym. Mhm. Więc tak, w każdym Q&A robimy jakieś słowo klucz, które jest zarezerwowane tylko dla widzów, którzy dotrwali elity, do końca. Elity. W poprzednim Q&A było to słowo, pamiętam, Holmenkollen. W tym odcinku niech będą to pieniążki. Piszcie w komentarzu słowo pieniążki. Będziemy wiedzieli, że dotrwaliście do tego momentu. I tak, wytłumacz teraz, jeżeli chodzi o te finanse. Wiecie, cel można sobie postawić, że podwoimy zarobki z roku poprzedniego w roku bieżącym. Mhm. To oczywiście w każdym roku jest do zrealizowania. Kwestia jest tylko waszego zdrowia, podejścia i tego, czy warto. No bo można zaprzestać hobby, zainteresowań, można podłamać życie rodzinne albo całkowicie z życia rodzinnego zrezygnować, tak, co się może właśnie przełożyć na jakieś uszczerbki na zdrowiu psychicznym, mm-hmm. tak to nazwijmy ładnie, uszczerbki, albo całkowicie mm-hmm. możecie się po prostu zjechać i będziecie mieli kupę kasy, ale jak macie, jak będziecie mieli kupę kasy, to może się w pewnym momencie okazać, że nie macie z kim tej kasy dzielić, a też w obecnych czasach ta wartość pieniądza jest taka troszkę zachwiana i może być tak, że im więcej zarabiacie, tym tak naprawdę te pieniądze są mniej warte i tracicie podwójnie, bo tracicie kontakty, tracicie na przykład związek, małżeństwo, tracicie swoje zdrowie i tak naprawdę tracicie pieniądze, bo one pieniądze są warte coraz mniej. Dokładnie. No tak chciałem właśnie wyjaśnić, zakończyć. Bo powiedziałem specjalnie, tak żartobliwie, trochę zadziornie, żeby niektóre osoby tak jakby trochę wkurzyć, tak? No bo pieniądze to jest coś, o czym my Polacy bardzo lubimy rozmawiać. Każdy chce wiedzieć, ile się w Norwegii zarabia. W Norwegii się zarabia bardzo dobrze, odkłada się bardzo dużo, ale trzeba też uczciwie i ciężko pracować. Tak, z nieba nikomu nie spada, nam też. Tyle. Dziękujemy wszystkim, którzy zadali pytania. Postaraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Cieszymy się bardzo, że wiele pytań się nie powielało z poprzednich odcinków i dzięki temu dzisiejszy odcinek może być taki długi i taki super. No, także kolejne pytania, tak jak mówiłam, w komentarzach na dole. Jeszcze raz przypominamy o tych wszystkich podlinkowanych w opisie. Tak, filmach i informacjach. I cóż? Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, żebyśmy coś rozwinęli, to piszcie w komentarzach, postaramy się jak najszybciej po publikacji tego filmu odpowiedzieć i pomóc wam. Dzięki za dzisiaj, że wytrzymaliście z nami tyle czasu. I udanego roku raz jeszcze. Tak. Buziaki na raz. Pa, pa.